Koleje Dolnośląskie SA to jeden z największych samorządowych przewoźników kolejowych. W związku z dynamicznym rozwojem spółki rekrutujemy obsługę hali serwisowej, rewidentów taboru kolejowego, elektryków, mechaników, monterów. Poszukujemy również maszynistów oraz konduktorów. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny jest dla nas tak ważny? Bo daje odpowiedź na nasze potrzeby, lokalne i globalne. Pokazuje, jacy jesteśmy. Daje wiedzę, która ułatwia rozwój i wyznacza kierunek zmian. Liczymy się dla Polski. Oferuje noclegi. Pokoje od 2 do 6 osób z dużą kuchnią, dostępem do lodówek i toalet. Możliwość wynajmu prywatnie oraz dla firm. Hotel położony na terenie wsi Kraśnik Górny, 6 km od Bolesławca. Więcej informacji pod numerem telefonu 697 273 563. Czwartek, 29 lipca, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Klasztor w Jazłowcu na Ukrainie, na byłych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, w którym siostry niepokalanki prowadzą szeroką działalność pomocową dla dzieci i ich ubogich rodzin, przeżywał w tym roku bardzo trudne chwile. Dzięki pomocy m.in. naszych telewidzów udało się jednak przeżyć ten trudny czas. Byliśmy w Jazłowcu na początku lipca i mamy świeże informacje o tym, co obecnie dzieje się w klasztorze. W kwietniu tego roku do przyjaciół klasztoru sióstr niepokalanek w Jazłowcu na Ukrainie, a na byłych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej dotarła wiadomość o ciężkiej sytuacji klasztoru, który z powodu pandemii koronawirusa i ustania ruchu pielgrzymkowego i turystycznego stracił możliwość otrzymywania datków na utrzymanie klasztoru i prowadzenie działalności pomocowej dla dzieci z ubogich rodzin. To spowodowało poruszenie i falę bezinteresownej pomocy siostrom. Tej pomocy udzielili telewidzowie i naszej telewizji i bardzo wiele osób z całej Polski. Chciałabym tutaj podkreślić teraz i przede wszystkim podziękować Państwu za wielką, bardzo wielką pomoc, dzięki której mogłyśmy startować na ten etap wakacyjny. Bo naprawdę, gdyby nie Wasza pomoc, byłby postój, po prostu. Trudno by było i nie miałybyśmy, tak prosto mówiąc, utrzymać, dać wypłatę pracownikom. Ale dzięki Wam nie odczułyśmy biedy, tak naprawdę. I dzięki Wam mogłyśmy spieszyć z pomocą najbardziej potrzebującym. I to jest takie szczere to, co mówię, bo opiekowałyśmy się dziećmi z bardzo biednych rodzin. Siostrom zabrakło finansów na pokrywanie rachunków za prąd, gaz i wodę, czy opłacenie niezbędnych pracowników, bo na co dzień same wykonują cały szereg prac przy klasztorze i w swoim gospodarstwie i bez problemu mogą utrzymać się pod względem żywnościowym. Szczęść Boże, siostra Tatiana. Szczęść Boże. Co siostra robi? Oje kozy. Ale ta młoda tu czasami nie chce stać. A jeszcze jak będzie filmowana, to tym bardziej. A to, ile mleka tak właśnie z jednego udoju jest z kozy? No było to 3 litrów z 3, czyli po, no tak, a teraz trochę mniej dają, bo tak, no. My nie upinamy tego małego, tam jest to jej. Aha. I on pomaga. Mhm. A tamte się spodziewają małych, to trochę mniej teraz dają. A tak 3 litry, no, niedużo dają, ale nam wystarcza. Siostry w sumie prowadzą w kilku miejscach niemal wszystkie prace, które spotyka się w gospodarstwach rolnych i dzięki temu są samowystarczalne w wielu aspektach. Nieopodal w Nowosiłce mają gospodarstwo ze stadem kur i polem, na którym uprawiają warzywa. Mamy ziemniaczki. Wystarczy nam w zupełności. Co z tych ziemniaków będzie? Przyniosę do kuchni i się zastanowimy.
razem z panią kucharką. Albo na kolację damy z kwaśnym mlekiem, koperkiem, albo do obiadu będą, a na kolację będzie niespodzianka. Ale niespodzianka, smakowite pierogi z wiśniami z własnego sadu były na obiad, a ziemniaki z koperkiem i pysznym zsiadłym mlekiem można było degustować do kolacji. Na polu siostrze pomagała wolontariuszka Natalia Dederko, pedagog z Warszawy, która między innymi zajmowała się niespełna dwuletnią Emilką. Siostry cały czas pomagają dzieciom z często patologicznych rodzin i to nie tylko z najbliższych okolic. Czasem przejmują nawet zadania instytucji pomocy społecznej, które widzą też korzystniejsze skutki tego ich zaangażowania w stosunku do ich własnych działań. W tej chwili jedna rodzina, dzieci z jednej rodziny, piątka dzieci, jest rozdzielona. Trójka jest w Tarnopolu, dwójka w internacie w Zaleszczykach. Okazuje się, że ta dwójka w Zaleszczykach to jest w internacie dla dzieci niepełnosprawnych psychicznie. A dzieci, ta dwójka jest całkowicie zdrowa i zależy nam na tym, żeby te dzieci, żebyśmy przejęły nad nimi opiekę. Siostry są już po rozmowach z miejscową opieką społeczną i merostwem z pobliskiego Buczacza i zaopiekują się u siebie całą piątką rodzeństwa. Ale to tylko jedna z wielu spraw, którymi się na co dzień zajmują. Tydzień po naszym wyjeździe z Jazłowca siostry zorganizowały Białą Sobotę, gdy lekarze polskiego pochodzenia bezpłatnie przyjmowali chorych z okolic. A dzień później w klasztorze odbył się Dzień Dziecka dla niemal setki dzieci z pobliskich miejscowości. Na szczęście do jazłowieckiego klasztoru zaczęli też przybywać pielgrzymi i turyści, którzy zazwyczaj zostawiają datki na klasztor. Od maja, właściwie od czerwca, zaczęły przyjeżdżać większe grupy, kilkanaście osób, rodziny częściej przyjeżdżają tutaj z Ukrainy, z pobliskich miejscowości, jak również z Kijowa, z Tarnopola, Czwartków, Kamieniec Podolski. Przyjeżdżają piątek, sobota, niedziela i tutaj się zatrzymują na parę godzin, na kilka godzin albo na noc, jedną, drugą. Sytuacja w klasztorze wydaje się na ten moment opanowana, ale nie znaczy to, że pomoc nie jest potrzebna, bo to kwestia tego, na ile siostry będą mogły w przyszłości udzielać się dla miejscowej, ubogiej społeczności i dla tych dzieci w bardzo trudnej sytuacji, które z dalszych i bliższych okolic mogą znaleźć schronienie w ich gościnnych murach. Po prognozie pogody zapraszamy jeszcze na materiał bez komentarza, który będzie montażem zdjęć i wypowiedzi siostry niepokalanek z Jazłowca, nagranych w czasie naszej lipcowej wizyty w klasztorze. Będą utrudnienia w ruchu na drodze wylotowej z Bolesławca na Zgorzelec. Powód to remont tamtejszego mostu. Więcej w wydarzeniach w skrócie. Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu prowadzone jest badanie ankietowe czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Osoby w wieku powyżej 55 lat proszone są o jej wypełnienie, a dostępna jest ona na witrynie internetowej Bolesławskiego Urzędu Miasta. Bolesławskie Starostwo Powiatowe uprzedza o utrudnieniach w ruchu, które związane będą z pracami remontowymi mostu drogowego nad Bobrem w ciągu drogi krajowej 94, czyli wylotowej z Bolesławca na Zgorzelec. Prace wykonywane będą na pasie jezdni w kierunku Zgorzelca. W tym czasie ruch odbywać się będzie wahadłowo, a kierowany będzie sygnalizacją świetlną. Rząd planuje znowelizowanie przepisów kodeksu wykroczeń, zwiększając kary za porzucanie odpadów. Grzywna za zaśmiecanie plaż, lasów, terenów przy jeziorach czy szlaków górskich ma więc wzrosnąć z 500 zł do 5 tysięcy. Ma to być odpowiedź na plagę zaśmiecania. Przypomnijmy, że na witrynie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się anonimowy formularz, przez który można poinformować o nieprawidłowościach lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa środowiskowego. Bolesławski Szpital Powiatowy przystąpił do programu pilotażowego Dieta Mamy.
to realizacja rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego standardu szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Do programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej i nie ponoszą przy tym żadnych kosztów. Pacjentka musi tylko podpisać zgodę na udział w programie. Podczas pobytu w szpitalu pacjentki mogą korzystać z porad dietetyka. Sytuacja zakażeń koronawirusem w kraju jest nadal stabilna i utrzymuje się poniżej 200 nowych przypadków dziennie. W środę było ich 167. Na Dolnym Śląsku zakaziło się 8 osób, a w powiecie bolesławieckim nie było takich przypadków. W całym kraju zmarło wczoraj 5 zakażonych. W samym Bolesławcu liczba w pełni zaszczepionych osób to na dzisiaj 17 124, co stanowi 44,4% mieszkańców. W najbliższą niedzielę turyści z Bolesławca będą mieli okazję do odwiedzenia Kowar. Właśnie tam od rana w rynku odbywać się będzie cykliczna impreza Kowarskie Stragany. To jarmark, na stoiskach którego znaleźć będzie można różności, ale przede wszystkim lokalne produkty, zarówno rękodzieło, jak i smakołyki. W najbliższą niedzielę w Kowarach odbędzie się druga edycja Kowarskich Straganów. Jest to jarmark, na którym można podziwiać, spróbować i zakupić lokalny produkt. Jak się dowiedzieliśmy, pierwsza edycja przyciągnęła dużo odwiedzających. Zapraszamy wszystkich w niedzielę od godziny 11 na najpiękniejszą starówkę w okolicy, czyli na Kowarską Starówkę. Zapraszamy turystów, mieszkańców, ale i zapraszamy punkty gastronomiczne. Jeśli chcecie Państwo zaprezentować swoje potrawy lub rękodzieło, należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Kowarach. Udział wystawców jest bezpłatny. Każda gałąź gastronomii jest mile widziana, więc zapraszamy wytwórców waty cukrowej, zapraszamy może z daniami z grilla, z sałatkami, z koktajlami w tą przepiękną pogodę, pewnie też również mile widzianymi, ale na przykład również z lemoniadą. Jakie atrakcje czekają na uczestników Kowarskich Straganów? Ludzie, którzy nas odwiedzą, to zarówno artyści haftujący, malujący, nadający tak zwane drugie życie liściom, kwiatom wysuszonym, ale i również wystawcy, którzy przywiozą ze sobą swoje wyroby. A oprócz samych jarmarków, specjalna atrakcja dla dzieci. Będzie się można nauczyć robić magnesy, będzie można się nauczyć wyszywać haftem krzyżykowym i przeciekawą metodą haftu, z którą ja też spotkałam się pierwszy raz w życiu, haftu matematycznego, gdzie wyszywamy na papierze. Pozostaje nam przyłączyć się do zaproszenia. Zatem do zobaczenia w niedzielę od godziny 11 na Kowarskiej Starówce. Po prognozie pogody dla Bolesławca zapraszamy raz jeszcze na materiał bez komentarza z Jazłowca, a potem nadamy program o cyklostradzie dolnośląskiej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Robią rodzice dla swoich dzieci. Zobaczmy. Położyłem Ninkę. To co, skręcamy? Za chwilę. Najpierw żłobek, szkoła, osiedle dla młodych. Że jak? Chodź, sam się przekonasz. Rodzicu, raz na 10 lat odbywa się spis powszechny. To wtedy masz realny wpływ na to, gdzie powstaną szkoły czy mieszkania. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Liczymy się dla Polski. Thank you.
Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 17 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 25. Wilgotność powietrza 80% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z kierunków zachodnich z prędkością do 15 km na godzinę.